Cześć, witam was bardzo serdecznie. Już tych szmat niedługo nie będziemy musieli w ogóle nosić się bardzo dobrze. A dzisiaj będzie o Algorandzie, będzie o tym, co się dzieje na polskiej scenie Algorandu, jakie są różne projekty, tematy pootwierane, ale będzie też o Algorandzie na scenie międzynarodowej. Będę też mówił trochę o innych projektach. Na koniec rozstrzygnięcie konkursu sprzed tygodnia, gdzie do wygrania była koszulka i 30 Algo tokenów, więc zostańcie do samego końca. Zapraszam. Chciałem przypomnieć, że to, co tutaj usłyszycie i zobaczycie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Zajmuję się tym pasjonacko. Mówię tutaj w zasadzie i tak bardziej o technologii niż o inwestowaniu. No więc nie traktujcie tego jako poradę inwestycyjną. Natomiast zachęcam tym filmem, żebyście się uczyli tych technologii, a w szczególności, żebyście się angażowali w te technologie. No bez uczestnictwa społeczności, bez jakiegoś szerszego zaangażowania tutaj się za wiele nie zadzieje, więc liczymy na was. Każdy może się zaangażować. Mówię o tym w różnych filmach, na jaki sposób można się angażować. No a to, co tutaj usłyszycie, to jest moje prywatne zdanie. Zgłębiajcie dalej, uzupełniajcie wszelkie komentarze mile widziane. Nie inwestujcie w ten obszar więcej niż możecie stracić. Jeżeli inwestować jakieś środki, no to te zaoszczędzone na pozbyciu się jakichś niewłaściwych nawyków, jakiegoś śmieciowego żarcia, na pozbyciu się, nie wiem, nałogów typu papierosy, więc tego rodzaju pieniądze zaoszczędzone można tu spokojnie, myślę, że inwestować w rozwój, w naukę, natomiast no nie więcej niż jesteście w stanie stracić. No i wasze zaangażowanie tak naprawdę powinno być adekwatne do poziomu zdobywanej wiedzy. Jest to bardzo trudny obszar, zmienny, ciągle dziki zachód, no więc bądźcie ostrożni, uważajcie, ale uczcie się. Myślę, że ta nauka nie pójdzie w las, no bo to są czasy właśnie dla takich otwartych, publicznych, zdecentralizowanych technologii jak Algorand, ale też inne, które tutaj poruszam. No więc przejdźmy teraz do meritum. Aha, jeżeli chcielibyście zostać w obiegu informacji na temat różnych ciekawych projektów, na temat tego, co się dzieje na rynkach, w gospodarce i ogólnie na świecie, to zachęcam, zapiszcie się na newsletter. On jest dostępny w nowej formie na dxtreme.pl/zapisz-się. Link będzie w opisie. Tam od czasu do czasu podsyłam właśnie jakieś newsy, no ale też jest to dla mnie kanał informacji z wami w razie, jakbym zmieniał za jakiś czas platformę, więc zachęcam, zerknijcie tam. No a teraz już dalej do tematu. Generalnie cieszy mnie, że ta polska scena związana z Algorandem zaczyna też trochę ożywać. No i tak na przykład 26 maja na kanale u Piotra Misiurka występował Tomek z kanału CryptoDev. No i w formie takiego webinaru była dyskusja o Algorandzie. Był tam też Krzysztof Szydłowski, który mówił o Ardorze. Bardzo ciekawa, techniczna, merytoryczna dyskusja. Zresztą no jak zwykle u Piotra na kanale jest technicznie, jest bardzo tak konkretnie i w detalu. Więc jeżeli jeszcze nie znacie kanału Piotra Misiurka, zapraszam, zerknijcie. Tam są różne ciekawe projekty. To wystąpienie odbywało się w ramach takiego cyklu Tygodnik Kryptowalut, tak to Piotr nazywa. No i zapraszam tam różnych gości. Tym razem był Tomek i mówił o Algorandzie, mówił o zarówno o konsensusie, o funkcjonalnościach, o przypadkach użycia. Dalej rozwijał właśnie temat też CBDC. Wchodził właśnie w to, jak działa algorytm konsensusu dla Algorandu, więc no fajnie to się słucha. Tak naprawdę Tomek jest osobą no, bardziej techniczną niż ja, więc jeżeli was interesuje zrozumienie tego projektu, innych projektów właśnie tak bardziej od strony technologii, CryptoDev kanał polecam. Piotr Misiurek, tak samo podobna stylistyka, znaczy stylistyka może trochę inna, ale tematyka i taka dogłębność też podobna, więc polecam te kanały. No i w szczególności tam znajdziecie informacje o Algorandzie podane przez właśnie Piotra w formie dyskusji z Tomkiem, z Krzyśkiem, więc ciekawie się tego słucha. Mam nadzieję, że więcej tego będzie. Ja jednocześnie tego rodzaju tematy staram się gdzieś tam spinać na tej stronie algorand-poland.com, więc tam też zalinkowałem ten film. Jak wejdziecie w zakładkę filmy, no to on w tej chwili tam będzie u samej góry. Możecie się w to wkliknąć. Wystąpienie jest godzinne, chyba nawet ponad, więc spokojnie można tam się dokształcić. No i tam też na tej stronce znajdziecie wszystkie informacje, które ja będę znajdował gdzieś tam na internecie. Jeżeli jednocześnie jest coś, co warto tam umieścić, ktoś mówi o Algorandzie, pisze, to też dawajcie mi znać, jak to bardzo chętnie tam zamieszczę.
Jednocześnie z tego filmu u Piotra dowiecie się o Ardorze. Ja tego projektu jakoś głębiej nigdy nie wchodziłem, no ale też wygląda, że jest mega zaawansowany protokół w tej chwili i platforma i w zasadzie też mało znana, więc zachęcam, pogrzebcie tam, poedukujcie się. Więc fajnie, że fontanna Algorandu tryska życiem. Z innych kanałów, które w ostatnim tygodniu wspominało o Algorandzie, to jest Mike Satoshi. Mike'a zapewne znacie. Mike ma bardzo fajny kanał, taki wielotematyczny, znaczy o kryptowalutach, ale różnych, przeróżnych, o tym, co się dzieje na rynku, o blockchainie. No i ostatnio właśnie wyłapał 21 maja newsa o tym, że Algorand będzie wykorzystywany jako platforma w obszarze ubezpieczeń właśnie do gromadzenia dokumentów, wspomagające tak naprawdę wykrywanie oszustw w branży ubezpieczeń. No i Mike, powiedzmy, ma newsflashe, często to są informacje takie nagłówkowe, ale z pierwszej ręki szybko podane. Tutaj Algorand tą informację wypuścił 20 maja. Widzicie, ja jeszcze o tym nie wspominałem, a Mike już 21 maja Was o tym poinformował, więc ten kanał też moim zdaniem warto śledzić. Będziecie mieć szybkie informacje podane w takiej skrótowej formie, ale Mike też czasami wchodzi głębiej w tematykę, więc dzięki, Mike, też za angażowanie i czasami podrzucenie coś o Algorandzie, o Ionie, o Celsjuszu i o innych projektach typu Rootstock, oczywiście Bitcoin i tak dalej. To wszystko u Mike'a. Tam zapraszam. Też jeżeli nie znacie kanału, no to link będzie przypięty w opisie. Cieszy mnie, że się mówi, zwłaszcza tutaj o Algorandzie, coraz więcej na polskiej scenie. No a ja dzisiaj troszeczkę chciałem zgłębić ten temat właśnie tych ubezpieczeń i te platformy Algorandu wykorzystywanej w tym temacie, żeby dać Wam no trochę backgroundu, o co tu chodzi. No właśnie, bo oglądając mój kanał ostatnimi dniami, mogliście dojść do wniosku, że Algorand no to tylko CBDC i waluty cyfrowe banków centralnych. Tak oczywiście nie jest. Przypadków użycia Algorandu jest opisanych sporo. Wejdźcie na stronę algorand.com/usecases. Tam jest no szereg przypadków użycia podanych. Ja też w poprzednich filmach o tym mówię. Natomiast no ten ostatni przypadek właśnie jest Attestia. Attestia no to jest firma, która ma swój produkt, który właśnie ma pomagać w wykrywaniu oszustw w branży ubezpieczeniowej. Jest to firma z Massachusetts, okolice gdzieś tam Bostonu, więc no tak jak się dowiadujemy, no to oni się poznali z Algorandem właśnie przy okazji jakiegoś tam Blockchain Association, które działa w Bostonie. No i zdecydowali się w jakimś tam researchu użyć właśnie tej platformy. Sama firma Attestia szacuje, że właśnie w tym obszarze nadużyć różnego rodzaju przekrętów w obszarze ubezpieczeń, no to straty są rzędu 40 miliardów dolarów w skali roku, więc jest to bardzo duży rynek. No i stworzyli swój produkt bazujący na sztucznej inteligencji. On jest jakby patent pending, czyli czeka na swój patent. No i ten produkt właśnie w wielkim skrócie ma umożliwiać przechwytywanie różnych obrazów związanych właśnie z ubezpieczeniami. Następnie gdzieś tam ich składowanie, taki elektroniczny odcisk palca niezaprzeczalności na nich zostawia. No i jak rozumiem, potem to ma być wgrywane na blockchain. Na przykład w tym przypadku będzie to blockchain Algorand i tam ten odcisk palca będzie składowany jako ten nienaruszalny. No i będzie służyło w przyszłości właśnie do zwalidowania, że te wszystkie dokumenty zgromadzone gdzieś tam na etapie na przykład oceny danej szkody nie zostały gdzieś zmanipulowane, prawda? No czyli ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że Attestia może mieć na przykład aplikację, która jest aplikacją mobilną. W tą aplikacją robimy jakieś zdjęcie na przykład samochodu po wypadku. To zdjęcie przechowuje poza samym samochodem, no to przechowuje jakieś dane, metadane związane właśnie z lokalizacją, z czasem zrobienia, no i zdjęcia dzisiaj to jakby nie tylko te dane jakby geolokalizacyjne, ale dużo innych danych przechwytują. No i takie zdjęcie w momencie zrobienia przez tą aplikację Attestia są zapisywane, przetwarzane. Ich algorytmy sztucznej inteligencji sprawdzają, że z tym zdjęciem jest wszystko ok. To zdjęcie trafia na blockchain, bądź też jakiś tam odcisk trafia na blockchain. No i stanowi, że tak powiem, dowód w sprawie i potem się już tego nie da zmanipulować. Nic z tym zdjęciem nie da się zrobić. No i właśnie do tego celu będą wykorzystywać blockchain Algorandu. Więc jest to taki przypadek użycia, no powiedzmy, nie wiem, czy tam będzie gdzieś kryptowaluta wykorzystywana, tego się nie dowiadujemy, natomiast będzie tam blockchain. Ja tu zawsze powtarzam, że no nawet jeżeli dany przypadek użycia nie wnosi nic specjalnego do samego jakby token utility danej platformy, no to jednak daje jakiś tam rozpoznawalność, daje kolejne osoby, które wiedzą, tworzą w oparciu o tą platformę, więc z punktu widzenia wzrostu ekosystemu to jest i tak znaczące moim zdaniem. No i im więcej takich przypadków
użycia, tym potem dana platforma będzie, może być wykorzystywana też do publicznych użyć. Tutaj nie wiem, jak jest do końca. Jak się dowiemy, to będę dalej przekazywał. Natomiast no, jest to jeden z przypadków składowania dokumentów bądź śladów po tych dokumentach, no i integracji z platformą gdzieś tam właśnie typu sztuczna inteligencja do przetwarzania takichże dokumentów. Więc ciekawa rzecz. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Natomiast to mi też przypomina, że tak jakby łącząc wątki, że my mamy w Polsce też pierwsze tego rodzaju wykorzystanie. No i tu się dowiadujemy, że na polskiej scenie, jeżeli chodzi o wykorzystanie blockchain w ubezpieczeniach, też coś się dzieje. Na portalu tokeny.pl, to chyba jest 20 maja, informacja, że Link4 będzie wykorzystywał właśnie na swojej platformie również blockchain, będą wykorzystywać Hyperledger Fabric. No i tutaj wspólnie z KIR-em, czyli z Krajową Izbą Rozliczeniową, oraz z CoinFirm, czyli taki polsko-brytyjski startup, oni robią różne rozwiązania związane takie właśnie z weryfikacją tożsamości i generalnie z weryfikacją dokumentów w oparciu o blockchain, z tego co się orientuję. No więc na tokenach tokeny.pl pisze na ten temat, że no tutaj w polskiej dziedzinie ubezpieczeniowej też się dzieje, dokumenty będą składowane właśnie na blockchainie i będzie można do nich dostać za pomocą właśnie swojego klucza, bez logowania się. No i takie dokumenty jak warunki zawarcia umowy, jakaś karta produktu, to wszystko będzie jakby gdzieś tam na blockchainie przy pomocy Hyperledgera składowane, a my będziemy sobie mogli do tego, że tak powiem, zaglądać. Więc widać te wchodzenie blockchaina do polskich przedsiębiorstw również. Jakiś czas temu, to też chyba było przy współpracy z CoinFirm, no to była podobna informacja dla PKO BP, było też w bankowości dla Paribas, więc na razie te, powiedzmy, większe instytucje finansowe, ubezpieczeniowe wchodzą, powiedzmy, bezpiecznie w blockchain, nie w same kryptowaluty, ale no to jest moim zdaniem pierwszy krok do dalszej jakiejś tam ekspansji. No zacząłem mówić tutaj o tokeny.pl, które właśnie tą informację na temat Link4 przedstawiło. Tokeny.pl to jest polski portal, który też moim zdaniem warto odwiedzić, może że nie jest jakoś tam jeszcze bardzo popularny, natomiast no tam są informacje zarówno o tych projektach kryptowalutowych, o wdrożeniach blockchain, o różnych ciekawych technologiach z tego obszaru. Moim zdaniem ciekawe rzeczy tam piszą. Mi się zdarzało tam pisać coś o Ionie w przeszłości, pisałem tam też o moich predykcjach na 2019-2020. Swoją drogą to warto do tego wrócić, ja do tego czasami zwracam i część tych predykcji się sprawdziła, ale no duża część jeszcze nie. Natomiast ta Satoshi Nakamoto, który rusza swoje coiny, no być może się właśnie sprawdza, nie wiem, zobaczymy, czy to Satoshi, chyba nie, no ale tam była taka ostatnia predykcja. No w każdym razie na tokeny.pl też ostatnio umieściłem artykuł o Algorandzie. Tutaj Piotr mi pomagał, dzięki wielkie Piotr za pomoc w tworzeniu edycji tego artykułu. No i na tokeny.pl będzie większa seria o Algorandzie, znaczy mi zależy na tym, żeby o Algorandzie było mówione, pisane w różnych miejscach w Polsce i nie tylko. No i stąd właśnie dla tokenów będziemy pisać, mam nadzieję, dalej przy szerszym udziale społeczności o tym, co się dzieje z tym projektem, ale też z innymi projektami. Więc jeżeli ktoś chciałby się zaangażować do pisania bądź tłumaczenia, dajcie znać. Ostatni artykuł rozwija właśnie trochę o zespole Algorandu, głównie wchodzimy tam w konsensus protokół. No i taki artykuł na dziś dzień jest chyba przypięty u nich gdzieś tam na pierwszej stronie, więc zachęcam, poczytajcie. Będzie druga część, będzie właśnie o Algorand 2.0, będzie o coinach, będzie potem o różnych wdrożeniach, więc tam też będą wszystkie informacje w języku polskim pisane dla tych, co wolą czytać niż słuchać. No i jeszcze raz dzięki Piotr za pomoc przy tworzeniu tego artykułu. No, żeby jeszcze trochę rozluźnić atmosferę, żeby nie było tak całkowicie o Algorandzie, tylko to powiem, na czym jeszcze pracuję. No generalnie ukazał się u mnie film o Cardano Roadmapie na kanale, więc zerknijcie, tam się przyglądam trochę ze strony takiej postaci, które stoją za poszczególnymi fazami. Jest tak poetycko, lirycznie, ale też trochę matematycznie, więc będzie druga część tej roadmapy już niedługo. Będę też się przyglądał konferencji Consensus Distributed i wystąpieniu Open Application Network, czy też Aeon, które tam było i co się nowego dowiadujemy. Przypomnę też, że na początku czerwca jest duża konferencja Mainnet organizowana przez Ryana Selkisa i Messari. Tam też będzie Aeon, będzie Rootstock, będzie Algorand i będzie kilka innych ciekawych projektów, więc tego też coś będę dla Was przygotowywał. Celsius Network, no tu jest bardzo ciekawy temat. Celsius to jest aplikacja taka no do finansów, no może nie DeFi-owa, taka jedną nogą centralizowana, drugą powiedzmy zdecentralizowana. Jeżeli nie oglądaliście mojego głównego filmu o Celsius Network, zerknijcie. Tam się można zarejestrować, jeżeli zachęcicie się do platformy, do
dostaniecie na początek trochę dolarów, żeby się tą platformą pobawić. Celsius niedługo będzie integrował Algoranda również, ale są też inne rzeczy, które łączą Celsjusza i Algoranda, a mianowicie Scott Stornetta. Jak oglądaliście mój pierwszy w ogóle film z dawna temu o Celsius Network, Scott Stornetta to jest advisor dla Celsjusza i jest to przede wszystkim wynalazca blockchaina, czy też wynalazca Merkle Trees, który pojawia się w Bitcoin White Paper. Niewiele osób o tym wie. Na ostatniej stronie Bitcoin White Paper czterokrotnie Satoshi Nakamoto odwołuje się do materiałów Scotta Stornetty. No i Scotta Stornetta Celsius Network pozyskał jako doradcę dla swojej platformy, więc myślę, że to coś znaczy. Scott Stornetta się wyraża wielokrotnie pozytywnie o Celsjuszu. Są wywiady Aleksa Maszyńskiego i Scotta Stornetty. No i ostatnio widzę też artykuły właśnie, w których Scott Stornetta zaczyna mówić o Algorandzie i o ich unikalnym konsensus protokole, czy też mówić i pisać, więc węszę tutaj, że coś się dzieje, no bo Algorand za niedługo będzie wchodził na platformę Celsjusza, więc Celsjusz, Maszyński, Algorand, Scott Stornetta, no ciekawy wątek. Zrobię głębsze rozpoznanie i zobaczycie u mnie film na ten temat na pewno. Zresztą sam jestem ciekaw, co ja tam odkryję, a póki co zachęcam. Celsjusz, mega fajna platforma. Jeżeli powiedzmy Maker, DAO czy Compound są dla Was jeszcze powiedzmy zbyt hardcore, to Celsjusz to są takie DeFi łamane na CeFi, czyli no fajna platforma, która pozwala Wam zarabiać za zdeponowane środki, czy to Bitcoiny, Ethery, czy też Stablecoiny. No i na start można dostać jakiś pakiet startowy, jeżeli zarejestrujecie się z kodu, który jest u mnie w filmie podany, zresztą przypnę go też na dole. Więc Celsjusz na pewno będzie Celsjusz, mam nadzieję, że w powiązaniu z Algorandem. Co jeszcze będzie? No będę wracał do Rootstocka, tam też się dużo dzieje, opowiadają i ta ich platforma Money on Chain i Reef on Chain się rozwija, więc do tego chciałem wrócić. Mam też zakiszony dawny film i do tego będę wracał, bo Polkadot odpala swój mainnet, jak wiecie, więc będę robił teraz, ja byłem na paru konferencjach Polkadot, byłem w Warszawie, byłem w Berlinie, mam tam jakiś chyba wywiad z kimś zrobiony, więc coś się z tego może sklecę, no i wprowadzę może drobnymi krokami Polkadot, platforma, która no powiedzmy jest takim platformą, która ma dać interoperacyjność blockchainów, tak jak Cosmos, czy też Aeon, czy też inne platformy miały tego rodzaju zamiary, natomiast no oni coraz bardziej też wchodzą jednak w to, że chcą budować swoją adopcję, nie tyle interoperacyjność, bo jeszcze nie ma czego łączyć do końca. No więc Polkadot odpala mainnet, zrobię na ten temat film, zrobię jakieś odwołania do konferencji, na których byłem, związane z Polkadot i z ich zespołem. Co jeszcze będzie? Będzie właśnie, no tutaj znowu Algorand, ale nie sposób mówić, bo i naprawdę sporo działają. Algorand niedługo, przynajmniej Silvio Micali zaczyna o tym coraz częściej mówić, wprowadzają kolejną fazę, czyli po co-chains wprowadzają smart chains i smart chains, tu się dowiadujemy, będą quantum resistant, będą wprowadzać vault, czyli taki zaawansowane podejście do storage'u, żeby nie każdy musiał zgrywać cały blockchain, będą wprowadzać smart contract do kwadratu, czy 2.0, kolejną warstwę, czy kolejną wersję smart kontraktów, już takich bardziej zaawansowanych, no i też Algorand zapowiada permissionless bridges z innymi blockchainami, czyli interoperacyjność do innych blockchainów, wymiana asetów między innymi blockchainami, no więc mega, mega ciekawe to jest. Na razie jeszcze tej Silvio tylko tak zaczątkowo o tym wspomina, ale zbiorę to, co się uda i z tego wyjdzie na pewno film. No i co jeszcze zrobię? No na pewno gdzieś tam prosicie o holochain, prosicie o metronom. Ja mam to na tapecie, śledzę, ale to będzie w swoim czasie. No będę na pewno wracał do tych projektów, które już były. Update Singularity, Net i tak dalej, więc trochę się będzie działo, dużo się tak naprawdę dzieje w tym roku w przemyśle. No i to dobrze, no ja myślę, że ten rok, tak jak mówiłem w moich predykcjach, które znajdziecie znowu na tokeny.pl, no i też film mam predykcji, takich 15 predykcji, że rok 2019 to budowanie infrastruktury, a rok 2020 no to jest rozpoczęcie adopcji, no i duże przewroty na rynku. Między innymi tam mówiłem o tym, że Satoshi Nakamoto będzie ruszał swoje bitcoiny i roześle je do tych wykluczonych, na przykład do Afryki. Ciekawe, czy strzeliłem z tą predykcją, ale tam jest też kilka innych predykcji, które no część z nich się, tak jak mówiłem, być może sprawdzi, zobaczymy. No dobra, no to ja już chyba teraz naprawdę zakończę, teraz się przenoszę do domu, tam zrobię losowanko, więc zostańcie ze mną, jeżeli braliście udział w konkursie, no to będzie za chwilę, poznamy zwycięzców koszulki i poznamy zwycięzców trzy razy po
po 10 algo tokenów, a jednocześnie to mi przypomina, że Dawid Rokoczy nie zgłosił się jeszcze po nagrodę z poprzedniego konkursu, więc napisz, Dawid, jeżeli oglądasz ten film, mam dla ciebie jeszcze nagrodę. Oglądnij film, gdzie robię poprzednie losowanie, no to czeka tam na ciebie nagroda, musisz się ze mną skontaktować, żeby dostać swoje 10 algo tokenów. No to dobra, no to za chwilę się łączymy z maszyną losującą, no i zobaczymy, kto tam dalej będzie wygrywał kolejne koszulki i tokeny. Zostańcie ze mną jeszcze chwilkę. Okej, jestem już przy komputerze. Posłużymy się tym programem co ostatni raz, czyli strona pickwinner.co, żeby wybrać komentarz. Przypomnę, warunki konkursu były takie, żeby pod filmem zostawić wasze przemyślenia dowolne na temat tego, co sądzicie o CBDC, czyli o walutach cyfrowych banków centralnych, czy to dobrze, czy to źle. Więc wszelkie merytoryczne przemyślenia, które tutaj uda mi się wylosować, będą dostawać nagrody. No i pierwsza nagroda to będzie koszulka Algorand, druga, trzecia i czwarta nagroda to będzie po 10 algo tokenów każda, więc wklejamy link do filmu. No i zaciągamy dane, znowu nie uwzględniamy odpowiedzi, nie uwzględniamy duplikatów, no i losujemy, uwaga. 15 komentarzy unikalnych. Jaro S. Algorand bez wątpienia jest bardzo ciekawym projektem, godnym obserwowania w najbliższych miesiącach. Posiada solidne fundamenty stworzone w oparciu o aktualne odkrycie naukowe, a także doskonały zespół specjalistów. Aukcyjny model przeprowadzenia ICO zapewni doskonałe możliwości finansowe, dzięki którym waluta będzie miała szansę przebić się na rynku. Dobra, dzięki Jaro S. Uznam tą odpowiedź. Zdaje się, że coś ci tam skomentowałem pod tym, że będzie ok. Więc gratulacje. Koszulka idzie do ciebie. Napisz do mnie maila na andrzej@algorand.com no i ustalimy sposób dostarczenia koszulki. Dobra, no to jeszcze raz. Teraz, jak widać, losujemy z 14 pozostałych. Enrico Palazzo, znowu. Chyba wygrałeś poprzednim razem. Mówisz, hurra, wygrałem. Dobry zwiastun sukcesu Algorandu. No, ale tego komentarza niestety nie mogę uznać, bo jest to komentarz nie na temat. Znaczy, to jest komentarz, w którym Enrico właśnie cieszy się z wygrania w poprzednim konkursie, więc niestety nie robisz tutaj komentarza o CBDC, więc nie wiem, czy stawiasz drugi komentarz, czy nie, ale ten niestety nie mogę uznać. Jedziemy dalej, jak to by powiedział Mike Satoshi. Pickwinner. Sulko. Waluty cyfrowe generowane przez banki, to ja podziękuję. To droga do totalnej kontroli i inwigilacji. No, kto wie, no możesz mieć rację. Tak, zgadzam się, na pewno jest bardzo duże zagrożenie. Dzięki za to przemyślenie, Sulko. No i dostajesz 10 algo tokenów. Wyślij mi adres swojego portfela nowego algo na adres e-mail i tam ci prześlę nagrodę. 10 algo tokenów pójdzie do ciebie. No i teraz losujemy kolejną osobę, czyli drugi raz 10 algo. Max Bitcoin, WatchaBot. To chyba jest jakiś komentarz techniczny, więc Maxa nie uznajemy. Jedziemy dalej. XR5.pl. Można to było zauważyć, jak BIS darowało Polsce długi po 89 roku za transformację. Widać to teraz na Ukrainie i po paru innych państwach, ale nie upieram się przy swoich racjach. Cienki jestem w uszach w tych tematach. No nie wiem, może nie jesteś aż taki cienki. To był komentarz na temat. Pamiętam ten wątek. Dotyczył właśnie BIS, czyli Banku Rozrachunków Narodowych i ich wpływu na to, co się dzieje z generalnie z tematyką walut cyfrowych potencjalnie. Więc jak najbardziej uznaję komentarz. 10 algo tokenów XR5.pl idzie do ciebie. Skontaktuj się ze mną na Algorand, na andrzej@algorand.com i ustalimy, w jaki sposób przesłać ci, prześlij mi swój adres i jakby ustalimy, w jaki sposób potwierdzić, że ty i w jaki sposób przesłać ci albo tokeny. Dobra, no i ostatnia, miejmy nadzieję, próba polosowania. Paweł Gaweł, o Jezus, Paweł ma zawsze bardzo długie komentarze, zawsze celne, ciekawe na temat. Waluty cyfrowe, rządowe, korporacyjne, bez względu na bazę, na jakiej powstaną, będą złem wcielonym. Wszystkie zalety krypto nie zostaną wcielone, za to wszystkie wady będą zbawieniem dla rządów, banków. Całkowita transparentność transakcji dla ludu, całkowita anonimowość dla wybranych. To tylko taki mały wycinek. Najbardziej obawiam się waluty korporacyjnej, którą będzie Libra. Dobrze, że rządy też widzą w tym zagrożenie. Rothschild powiedział, dajcie mi władzę nad kreacją pieniądza, a nie będzie mnie interesować, kto jest w rządzie. No nie wiem, czy to Rothschild, bo to kilku takich już się, ale no ktoś to powiedział znany. Jeżeli władzę nad kreacją będzie posiadać prywatna korporacja, to chyba nie trzeba więcej mówić o zagrożeniu. No bardzo długi komentarz, tam się jakaś dyskusja wywinęła, jak najbardziej na temat, jak najbardziej zasłużony Paweł Gaweł. Gratulacje,
napisz do mnie na maila, przypnę go też pod, znaczy zobaczycie go na ekranie komputera, więc piszcie na ten mail, a ja tam dalej dam wam wskazówki, jak potwierdzić, że wy to wy, no i jak odebrać nagrodę, więc dzięki raz jeszcze wszystkim za udział w konkursie. Fajnie, że są różne przemyślenia. No w większości tutaj widziałem, że jednak obawiamy się tych CBDC. No, na pewno to nie jest to, co byśmy chcieli od prawdziwych kryptowalut, takich otwartych, zdecentralizowanych jak Bitcoin, no ale chyba nas to czeka. No ja mam tylko nadzieję, że nas to czeka może później niż wcześniej i że bardziej lokalnie niż globalnie. No cieszę się, że Algorand uczestniczy w tym na swój sposób i że przynajmniej to, co ja widziałem, że jest robione dla Wysp Marszala, no to nie jest jakieś strasznie skrzywione. No dobra, ale żeby nie przedłużać, gratulacje, dziękuję bardzo za udział. Napiszcie do mnie, zostawcie też proszę jakiś komentarz pod tym filmem. No i do usłyszenia już wkrótce. W tym momencie jeszcze jestem na dachu BUWY, czyli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast no, losowanie już zapewne się odbyło, więc gratuluję zwycięzcom. Ale mam tutaj taki szybki, ad hocowy konkurs, bo interesuje mnie, czy ktoś to ogląda w ogóle do końca. Więc jeżeli oglądasz jeszcze ten film, zostaw w komentarzu po prostu informację BUWA od Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsza osoba, która zostawi taki komentarz, dostaje nagrodę 10 Algo tokenów. Więc jeżeli oglądasz, szybko pisz BUWA, Enter, no i dostaniesz 10 Algo tokenów, tylko będziesz musiała przesłać mi świeży adres portfela Algo. No i dzięki wielkie za uczestnictwo, za oglądanie. Zostawcie w ogóle łapki, komentarze, przyślijcie ten film komuś, jeżeli myślicie, że on dla kogoś może być przydatny. Dziękuję za wszelkie wsparcie. Dzięki, że pomagacie budować tą społeczność. Cieszę się, że coraz więcej osób się dołącza, angażuje, piszecie do mnie, więc dzięki za to. Mam nadzieję, że coś fajnego się z tego będzie dalej rozwijało. Życzę wam udanego dnia. Wyjdźcie trochę na dwór. Od czerwca już chyba nie trzeba tych kagańców nosić. To dobrze. Normalnie jemy chyba trochę na świecie. Więc wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.